Zostawić na zdrowie. Czy dla Pana jako wytrawnego smakosza większą przyjemnością jest przygotowywanie dań własnoręcznie, czy też próbowanie, kosztowanie dań, które przygotuje ktoś inny? Jedno i drugie z wielką przyjemnością. Jedno i drugie jest przyjemnością ogromną. Gotowanie mnie uspokaja i lubię w ogóle tę czynność. Lubię też czynność koncepcyjną, kiedy robimy obiad rodzinny i przychodzą wtedy wszystkie ciocie, wujkowie, no i jest kilkanaście osób, to wtedy myślenie o tym, co się gotuje, jest wspaniałe, ale ja najpierw jadę na kleparz i patrzę, co jest, albo chyba, że coś wymyślam, wcześniej to zamawiam, dzwonię. To jest, to lubię. Natomiast sprawia mi niekłamaną przyjemność, jak ktoś inny gotuje, no, zwłaszcza jeśli robi to dobrze. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo wspomniał Pan dwa razy tutaj Bocholiki. Miał Pan tam okazję jeść w domu pielgrzyma? Nie, w Kruszymianach. Częściej bywam, tak, miałem okazję. Aha, czy ma Pan jakieś inne miejsca w Polsce, tego typu właśnie, tutaj jakieś oferty? Z tatarską kuchnią. Nietypową kuchnię, niekoniecznie z tatarską, ale jakąś tam taką inną, regionalną, gdzie warto po prostu stąd coś nietypowego zjeść, zwłaszcza. No wie Pan, całe Kaszuby są pełne takich miejsc, zwłaszcza nie tyle te Kaszuby nadmorskie, tylko te Kaszuby trochę w głębi lądu, jeziorne, Szwajcaria Kaszubska, mnóstwo regionalnych restauracji. Na Kujawach podają absolutnie kapitalną gęsinę w wielu miejscach. Odradza się kuchnia mazurska, chociaż prawie Mazurów nie ma, bo jak wiadomo, oni byli prześladowani przez Polaków, bo gdyż ci uważali za Niemców, bo byli protestantami, a byli również uważani przez Niemców, prześladowani przez Niemców, bo uważali ich za Polaków, bo mówili po polsku, czy tam gwarą, ale z obu stron cierpieli i już zostali wyjechani, albo zostali wypędzeni. Film Róża, nie wiem, czy Pan mówił właśnie o tym. Natomiast jest jeszcze trochę tej kuchni mazurskiej, bardzo dobrej. No, jak Pan powiedział, na Małą Litwę, czyli okolice Puńska, gdzie wręcz jest zwarte tereny zasiedlone przez mniejszość litewską. Mówią po litewsku, po polsku też, ale robią, kinciukarze na nich mówią, bo robią kinciuki też, czyli skiłoć inaczej po litewsku, kinciuk. No to są, wie Pan, to nie ma podskoku, to są poważne rzeczy. No. Karaimskiej kuchni już nie ma prawie, bo przynajmniej w Polsce, w Trokach, Pan widzę karaimskie rzeczy, ale dobrze ona chce pojechać. Żydowska kuchnia przetrwała niestety pod postacią takiej cepeli, którą się podaje turystom na Kazimierzu, na Szerokiej. Ale są próby, wie Pan, warsztaty w Muzeum Poli. Bardzo ciekawe, tylko do Warszawy trzeba pojechać. Bardzo ciekawe, tam uczestniczyłem, nawet współuczestniczyłem tam, mając, będąc jakimś współdziałowcem wydarzenia, właśnie takie warsztaty z kuchnią aszkenazyjską, która jest bardzo ciekawa, bo ona w Izraelu, nie że ona była jakaś fenomenalna, ale w Izraelu ona już nie funkcjonuje, bo tam jest inny klimat. Ale wie Pan, no, jak byłem niemal wzruszony, kiedy raz tylko w życiu, jak na razie, byłem podczas szabasowej kolacji w Jerozolimie i dostałem do jedzenia to samo, co u nas się je na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, no, czyli była ćwikła z chrzanem i z klinkiem, czyli był kar w galarecie, czyli były chałki, które się u nas drożdżowe, które się u nas piecze przecież na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Więc widzi Pan, jak to się przenika, no, jest mnóstwo takich indyki. No w Izraelu dzisiaj tak, tak, to, ale dlatego to jest inna kuchnia. Arabskich nie tylko, no bo również sefardyjskich, no. Żydzi z Maroka czy Żydzi, no to jest inny klimat, więc tam nie kminek, tylko kmin, gołąbki nie w liściach kapusty, tylko w liściach winogron i tak dalej. Nie pęcak, czy też pęczak, tylko bulgur i kuskus, no więc to chodzi. Ale no w Polsce takie miejsca, są takie przewodniki pod tytułem Polska egzotyczna, czyli właśnie, które wskazują nam wędrówkę po Polsce nie szlakiem schabowego i pierogów. A jak już pierogów, to takie jak się robi na Podlasiu, z kaszą, z twarogiem i miętą.
z bobem pierogi. No, to są wspaniałe rzeczy. Jak mogę zapytać o obżartuchów na przestrzeni wieków? W Rzymie, ale to pamiętam, to po to, żeby więcej smakować, więcej jeść. Pamiętam, używamy, prawda? Tak, prawda, że chodzi w celu wymowania womitu. Tak, żeby zwolnić żołądek po prostu. Czy jeszcze gdzieś pan na ten temat czytał, czy gdzieś takie rzeczy się działy, czy dzieją? No. Niekoniecznie na życzenie, powiedzmy. Szaleńców, no bo to można powiedzieć o szaleństwie jedzeniowym. I druga rzecz, wszystkie regionalne potrawy najprawdopodobniej z całej Polski są prezentowane na licznych teraz festiwalach, tak, jedzeniowych. Jeśli pan bywa na takich, proszę powiedzieć, które tam, powiedzmy, podbiły serca wszystkich bez wyjątku. No więc co do pytania, czy ktoś jeszcze stosuje taktyki wsadzania sobie do ust piórka flaminga, żeby opróżnić treść żołądka, to nie słyszałem o tym i nawet bym nie chciał słyszeć. Jest parę rzeczy, którymi się brzydzę i to należy do nich właśnie. Natomiast w festiwalach uczestniczę, ale niewielu, bo te festiwale najczęściej są w lecie, a ja całe lato jestem w Dalmacji. Ja współorganizuję festiwal jeden, on się odbywa we Wrocławiu, nazywa się Europa na Widelcu i tam są prezentowane dania z różnych regionów europejskich, również polskich, ale co roku są inne, więc trudno mi powiedzieć, które z nich cieszyło się największą popularnością. Chyba wszystkie, bo po kilku godzinach kilkudziesięciotysięczny tłum zjada wszystko, co na rynku dla nich przygotowujemy. Widać, że monarchia Habsburska jest bliska pana sercu i dwa pytania ode mnie. Jak ta miłość rozkwitała i czy jest pan w stanie być krytyczny wobec CK? I oczywiście jestem w stanie być krytyczny, choć nie przyjmuję krytyki pod tytułem dobry wojak Szwajk. Proszę pamiętać, że Jarosław Haszek był oficerem politycznym Armii Czerwonej. Jest to książka niebywale śmieszna, książka wspaniała, równie wspaniała co fałszywa. Natomiast no, oczywiście, że przyjmuję krytykę, nie jestem hagiografem. Ludzie, którzy są hagiografami, są najczęściej ograniczeni umysłowo, za takiego się nie uważam. Natomiast wie pan, ja się otaczałem w Krakowie, no to miałem na ścianach w domu co miałem, no przodków w austriackich mundurach i portrety cesarza, no i czytałem Czas Krakowski, no to kogo miałem polubić, Gomułkę wtedy, albo cara Mikołaja, no już nie upadłem na głowę. To może ostatnie pytanie. Bardzo co proszę. Pan gotował w bohemskiej kopalni, pamięta pan? Nie pamiętam. Rybę w soli. Tak, rybę w soli? Kurczę, no to by było logiczne rzeczywiście. Natomiast pamiętam, że tam takie wanny z solankami mieli wprowadzić, bo mieli tam jakieś mini uzdrowisko na zapleczu kopalnianym robili. Muszę tam kiedyś zajrzeć przy okazji. To było strasznie dawno temu. Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękujemy już naszemu gościowi za ten piękny wieczór. To ja dziękuję. Piękne opowieści, zarówno na szklanym ekranie, jak i te zawarte w książkach, którymi ciągle możemy się cieszyć. I cóż możemy podarować z Bochni? No, sól oczywiście. Serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. I do taką tradycyjną, tłuczoną, chęcką. Genialnie. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękuję. Położę ją koło kwiatu solnego z Kamark francuskiego. Bo to są najlepsze sole na świecie. Wiecie Państwo, sól wcale nie powinna kosztować 3 zł. Znaczy ta taka, która jest jodowana, żeby nie mieć tarczycy, to może, ale taka naturalna sól, jeszcze właśnie tłuszona, to jest prawdziwy kulinarny skarb. Mięso smakuje
bifsztyk smakuje zupełnie inaczej, jak się go przed podaniem grubą solą posypie. Drodzy Państwo, to był dla mnie prawdziwy zaszczyt, że Państwo tutaj dzisiaj byliście i jesteście. Jeszcze serdecznie dziękuję. Jeszcze nie opuści, tylko zechce podpisać książki, które Państwo przynieśliście z sobą. Jeśli ktoś jeszcze zechce, jest możliwość zakupu książek. Zapraszam.